Dzisiaj będziemy studiować znaczenie serca. Ten, kto widzi mnie wszędzie, kto widzi wszystko we mnie, nigdy mnie nie traci, ani też ja nigdy nie tracę Jego. Musimy zrozumieć bardzo istotny element, że ktoś znajduje się w naszych sercach. Możesz powiedzieć jedno lub drugie. Albo Krishna znajduje się w naszym sercu, albo jest wielkim kłamcą. Więc Bhagavad Gita 15:15. Krishna mówi, znajduję się w twoim sercu. Ode mnie dostajesz pamięć, ode mnie dostajesz wiedzę i zrozumienie. Od mnie też tu ty получаваш знание или разбиране. And if you want to forget, jeśli zaś chcesz zapomnieć, I allow you to forget. Pozwalam ci na to. Everything what happens in your thinking capacity. Cała twoja moc zapamiętywania, sposobność do myślisz, it's controlled from your heart. Kontrolowana jest z wnętrza twojego serca. Then Krishna continues to say. Krishna następnie stwierdza. I have written the Vedic scriptures. Spisałem pisma wedyjskie. And I understand everything of them. I wszystko w nich zrozumiem. And the Vedic scriptures. I wedyjskie pisma. Te teksty. They are only given so that you, all of us, can understand Krishna. Te teksty dane są wyłącznie po to, abyście mogli, abyśmy wszyscy mogli zrozumieć Krysznę. Tak, abyś mógł zrozumieć, że w twoim sercu znajduje się ktoś, kto cię kocha, kto troszy się o ciebie, i obserwuje każdą czynność, którą wykonujesz. That's pretty embarrassing, right? To bardzo deprymujące, prawda? That somebody knows everything you think and say and do. Fakt, że ktoś wie wszystko, co myślisz, mówisz i robisz. But that's what you have to understand from the Vedas. Ale to właśnie musicie zrozumieć z Ved. If you study the Vedas for 5000 lifetimes. Jeśli będziesz studiować Wedy przez 5000 żywotów. 5000 żywotów. 500 żywotów. And you don't understand that somebody's in your heart. I nie pojmiesz, że w twoim sercu ktoś jest. Then you have not understood anything yet. Wówczas nie zrozumiałeś jeszcze niczego. This is a quantum leap of faith. To jest kwantowy skok wiary. Quantum leap of faith. To jest kwantowy skok wiary. You believe it or you don't believe. Wierzysz to lub nie? Musisz się zdecydować. Czy Krishna mówi prawdę, czy to wszystko jest bez sensu? To nie ja to mówię. Jedynie czytam. I przedstawiam waszej inteligencji. But now I want to discuss another subject. Chciałbym jednak teraz omówić inny temat. Where is your intelligence? Gdzie jest twoja inteligencja? You have three types of intelligence. Masz trzy rodzaje inteligencji. The one is just calculating. Jedna jedynie oblicza. How to do this, how to do that, how to get this, how to get that. Jak zrobić to lub tamto, jak zdobyć jedno lub bądź drugie. There's another element where there's neurons. Istnieje kolejny element, którym są neurony. These neurons are situated in the stomach.
znajdują się w żołądku. They are saying, get food, get food. Mówią, zdobądź pożywienie, zdobądź je. It's very emotional. To bardzo emocjonalne. Oh, food. Och, jedzenie. And if somebody gives food, gdy ktoś da nam coś do jedzenia, wtedy żołądek mówi, dziękuję. You can see this with the dogs. Widzimy to u psów. Who gives food, gets dog's love. Ten, kto daje psu jedzenie, zaskarbia sobie jego miłość. You can also see it with the babies. Można to również zauważyć u małych dzieci. To włoży im coś do ust. Będzie bardzo ukochaną osobą. Są to neurony z rejonu żołądka. Trzeci poziom. Trzeci poziom inteligencji odkryto niedawno. Naukowcy nic o tym wcześniej nie wiedzieli, że neurony znajdują się w sercu. I te neurony w sercu są bardzo ważne. Zarządzają wszystkim, co związane jest z miłością. Nie możesz komuś powiedzieć. Mój umysł mówi mi, że cię kocham. Ten ktoś odpowie, co? Twój umysł? To bardzo dziwne. Kiedy powiesz mi, mój żołądek cię kocha, oznacza, że jesteś głodny, a ja mam wielki ogród czy coś w tym rodzaju. Niektórzy wrzeniają się w czyjeś konta bankowe lub samochód. O, to bardzo fajny samochód. On musi mieć dobre jedzenie. W miłości jednak tego nie akceptujemy. Tutaj musisz powiedzieć, czuję cię całym sercem. Ta druga osoba na to, naprawdę? Twoim sercem? Czy to płynie z twojego serca? Dlaczego chcesz mnie kochać? O co w tym chodzi? Jaki masz interes? Zatem neurony są w sercu po to, by radzić sobie z miłością i boskością. Jak mówicie to po bułgarsku? Nie ma miłości wznioślejszej od tej skierowanej do Boga. Więc jeśli chcesz rozmawiać o Bogu, to pytanie wypływa z serca. Ci, którzy rozmawiają o Bogu bazując na umyśle, nazywają się teologami. Możemy nauczyć się tego na uniwersytecie. Teologia chrześcijańska, muzułmańska, hinduska. Możesz nawet zrobić tytuł magistra i doktora w tej dziedzinie. To znaczy, że wiesz wszystko i w nic nie wierzysz. Im więcej wiesz, tym mniej wierzysz. Dlatego, że starasz się rozwiązać wszystko w mózgu. Życie duchowe musi jednak wypływać z serca. Te rzeczy mogą działać tylko wewnątrz serca. So here the Lord, he's in
inviting us. To właśnie tutaj Pan zaprasza nas. Please relate to me from your heart. Proszę, rozmawiajcie ze mną od serca. Research your heart. Badajcie swoje serce. Are you grateful to God? Czy jesteście wdzięczni Bogu? Are you grateful for that fountainhead of food, air, water? Czy jesteście wdzięczni za dostarczanie pożywienia, powietrza, wody? Do you feel that you owe something? Czy czujecie, że jesteście mu coś winni? Do you feel that you have to do something? Czy czujecie, że musicie coś dla niego zrobić? That is the big question here. To jest ważne pytanie. What your heart tells you? Co mówi ci twoje serce? For one who sees me everywhere, he will never be lost to me. Ten, kto widzi mnie wszędzie, nigdy mnie nie traci. Why? Dlaczego? Dlaczego odczuwacie wahanie? Ponieważ próbujecie zrozumieć Boga umysłem. Suspicion leads to suspension. Podejrzliwość prowadzi do zawieszenia. Podejrzenie tu wodzi do eliminowania. Nie wiecie. Do you know who's giving you the food? Czy wiecie, kto daje wam pożywienie? Do you know? Wiecie to? A nobody's giving you food? Nikt nie daje wam nic do jedzenia? Oh, poor guy. O, biedactwo. No air to breathe, no water to bathe, no sun to look. Nie ma powietrza do oddychania, wody do kąpieli, nie ma słońca, by móc widzieć? Kto to daje? Kto daje ci zdolność obudzenia się rano? Kto umożliwia ci słuchanie czegoś, a następnie zrozumienie tego? Who's giving you the capacity to dismay when the pain is getting too much? Kto pozwala ci odczuwać przerażenie, gdy ból staje się zbyt silny? No what? Nikt? Did you get this all by yourself? Czy zdobyłeś to sam? Were you able to manage your whole existence by yourself? Czy byłeś w stanie utrzymać się przy życiu samodzielnie? Do you exist by your own power and for your own sake? Czy istniałeś dzięki własnej mocy i dla siebie samego? Those who do not believe in God. Niewierzących pytam z serca. I just ask them from my heart. Spytam ich z głębi mojego serca. Bracie. Do you believe in our mother? Bracie, czy wierzysz w naszą matkę? What do you mean by mother? Ale co rozumiesz przez matkę? And he asked me, what do you mean by mother? Następnie zapytał mnie, co rozumiesz przez matkę? Mother is the one who gives us everything. Matka jest tą, która daje nam wszystko. Divine mother is always there. Zawsze istnieje też boska matka. Divine mother comes and looks after everything like every mother looks for a child. Ona przychodzi i opiekuje się wszystkim, tak jak każda matka opiekuje się własnym dzieckiem. Matka Ziemia, Matka Natura, twoja własna matka, Matka Weda, Matka Krowa. Mamy tak wiele matek. Żadna z nich nie została jednak stworzona przez człowieka. Tym niemniej utrzymują Ciebie. Jeśli więc nie możesz myśleć o Krysznie jako o tym, który daje Ci wszystko, wówczas wolno Ci myśleć o Matce Naturze. Nie ma tutaj miejsca dla ateizmu. Mimo to z Matką wiąże się pewien problem. Musisz zapytać jej, kto jest twoim ojcem. And you have no chance to verify.
i nie masz żadnej szansy, by to zweryfikować. Musisz to po prostu wierzyć. O, to on jest moim ojcem. Dziękuję, matko. Dzięki Twojej łasce mam i matkę, i ojca. Możesz nazywać Boga jakimkolwiek imieniem, ale dopilnuj, aby umieścić przed nim słowo cudowne. Cudowny Jehowa, cudowny Allah, cudowny Krishna, cudowny Buddha. Nie ma problemu, wszyscy jesteśmy cudownymi czcicielami. Jezus, Allah, Krishna, nie ma nikogo problemu. Nie wszyscy się obożawamy. Satyam, Shivam, Sundaram. We worship the truth, we worship auspiciousness, and we worship the most wonderful beauty. Satyam, Shivam, Sundaram. Czcimy prawdę, czcimy pomyślność oraz czcimy najwspanialsze piękno. Благоприятность или благочестивость и красота. But you have to relate to this from the heart. Ale musisz to robić z głębi serca. That's not an intellectual exercise. Nie jest to gimnastyka intelektualna. This is something so wonderful. To jest coś tak cudownego, that it should awaken your love. Że powinno obudzić Twoją miłość. O my Lord, please let me be an instrument of your love. O mój Panie, pozwól mi być narzędziem Twojej miłości. We need this love so much. Potrzebujemy tej miłości bardzo mocno. Because our heart is throbbing, is thirsty for love. Ponieważ nasze serce bije, jest spragnione tego uczucia. Więc co jest dla Was najbardziej naturalnym obiektem miłości? Właśnie ta osoba, która mieszka w Twoim sercu. Jest Twoim ojcem. Zaś matka jest wszędzie dookoła. It is said in some scriptures. W niektórych świętych pismach stwierdza się, that God is one, że Bóg jest jeden, but for love he expands. Ale dla miłości rozprzestrzenia się. You know, if we looking so much for love, do you think God is not looking for love? Jeśli my tak bardzo szukamy miłości, czy myślicie, że nie szuka jej Bóg? He is the creator of love. Jest twórcą miłości. And because of that, His love thirst is the greatest. Stąd też jego pragnienie miłości jest największe. Actually, he loves every one of us. W rzeczywistości kocha on każdego z nas. Czy możecie w to uwierzyć? His heart must be really big, no? Jego serce musi być naprawdę wielkie. Skoro potrafi kochać każdego z nas. Dlaczego nie? Everybody has a mother who loves him. Każdy ma matkę, która go kocha. And if you consider your mother representative of God, then already God loves everybody. Jeśli zaś uznasz swoją matkę za przedstawicielkę Boga, będzie to znaczyć, że Bóg już kocha wszystkich. By giving everybody a loving mother. Dając każdemu kochającą matkę. But hear from the heart. Słuchaj swojego serca. Dotknij go, połóż na nim dłoń. Nie mówię tu jedynie o fizycznym narządzie. Mówię o źródle świadomości. O Twojej duszy. Ta dusza znajduje się w Twoim sercu. Ale Paramatma, proszę, podaj mi książkę. Znajduje się w nim także Paramatma. The supreme divine personality of
omnipresence and omniconsciousness. Najwyższe uosobienie wszechobecności i wszechświadomości. This is the way to visualize. Jest to metoda wizualizacji, which has been described in the scriptures, która została opisana w świętych tekstach. But he can be in the heart of a mosquito and he can be in the heart of a whale. Może on znajdować się zarówno w sercu komara, jak i wieloryba. Jest także w twoim sercu. Spróbuj go tam zwizualizować. On jest tym, który daje ci świadomość. He loves you so much that he created you after his own image. Kocha cię tak bardzo, że stworzył cię na swoje podobieństwo. And he gave his own love to you as well. Przekazał ci także całą swoją miłość. And he is only happy when you give this love to him, because then you can fully understand the love he's giving to you. Jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy mu ją dajesz, gdyż wtedy możesz w pełni zrozumieć uczucie, jakim obdarza ciebie. Jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy mu ją dajesz, gdyż wtedy możesz w pełni zrozumieć uczucie, jakim obdarza ciebie. Jeśli czujesz to połączenie i rozumiesz, że istniejesz tylko ze względu na niego, że nie istniejesz niezależnie, że jesteś bez niego, będąc nikim, że to jest miłość, że to jego miłość czyni twoją tak wspaniałą. Now you meditate about the same in everybody else's heart. Teraz medytuj o tym samym w sercu wszystkich osób. Visualize the Paramatma in everybody's heart. Wyobraź sobie Paramatmę w sercu każdego. The Bhagavad Gita says, if you see him in the elephant, in the cow, if you see him in the dog eater, you see him in the learned Brahmin, you should see him everywhere. Try to visualize that. He's in this room so many times, the Supreme Lord, in the heart of everyone. W Bhagavad Gita stwierdza się, że jeśli widzisz go w słoniu, w krowie, w zjadaczu psów, w uczonym braminie, powinieneś dostrzec go wszędzie. Staraj się to zwizualizować. On znajduje się w tym pokoju. Niezwykle zwielokrotniony najwyższy Pan w sercu każdego. On wie wszystko. Pragnie jedynie, abyśmy widzieli go wszędzie i kochali każdego. We can meditate upon him starting at his lotus feet. Możemy o nim medytować, zaczynając od jego lotosowych stóp. His most beautiful lotus feet. Jego. Then we can gradually move up our inner eyes until we gradually arrive over his hip to his chest and see his lotus-like smiling face. Jego najpiękniejszych lotosowych stóp, następnie możemy stopniowo podnosić nasz wewnętrzny wzrok, stopniowo przesuwając go na biodra Pana, do jego piersi, by w końcu ujrzeć jego lotosową, uśmiechniętą twarz. On jest Avatari. Pierwotnym źródłem wszystkich inkarnacji, które przyszły do tego świata. I tak bardzo martwi się o ciebie, że ma jedną swoją emanację w twoim sercu. Zastanówmy się teraz nad tym od strony logiki. Jesteś ważny. Wartościowy. Twoje ciało jest świątynią.
Now if you think that inside of that temple lives Paramatma, lives Krishna, how much more valuable are you? Jeśli będziesz myśleć, że w tej świątyni mieszka Paramatma, mieszka Krishna, o ile będziesz bardziej wartościowy? Gdy patrzysz w lustro, to co w nim widzisz może podobać ci się lub nie. Kiedy jednak wejrzysz w serce i pomyślisz, że Pan znajduje się w nim, poczujesz wtedy ogromne szczęście, prawdziwą ekstazę. Takie doświadczenie znajduje się w sferze wiary. To kwestia wartości dodanej. Mówię, że jesteś bardzo wartościowy. Dla mnie jesteś skarbem. Ale kiedy myślę, że Krishna mieszka w twoim sercu, wtedy nie jesteś tylko skarbem. Ale stajesz się dla mnie kimś niezastąpionym, świętą duszą. I wówczas oczywiście nie mogę ci w żaden sposób skrzywdzić. To wszystko, czego potrzebuję. Chcemy postrzegać Krishnę wszędzie, więc przestajemy krzywdzić kogokolwiek. Osiągnięcie takiego celu byłoby bardzo użyteczne. Jeśli będziesz mógł przyjąć, że jestem tutaj i nie chcę nikogo krzywdzić, zrozumiesz wtedy, o czym Krishna mówi w Bhagavad Gita. Oznajmia nam, by widzieć go wszędzie oraz widzieć każdego w nim. Wtedy będziesz dostrzegać doniosłość serca. Serce każdego stanie się dla ciebie ołtarzem. Wyobraź sobie, że serce każdego mieni się milionami tęcz. Jak miliony tęcz. Jak miliony wschodzących słońc. Widzisz, że serce każdego świeci. A w jego wnętrzu znajduje się potężna naddusza. Dzięki której wszyscy stajemy się braćmi i siostrami. Możemy darzyć się miłością jedynie za jego pośrednictwem. To nie jest abstrakcja. To prawdziwe jak samo życie. Tak realne jak sama świadomość. Owo doświadczenie jest na tyle rzeczywiste, na ile każdy chce, aby takie było. Ponieważ wtedy pojmujesz, dlaczego Krishna mówi o miłości. Nikt nie pojmie niczego na mój temat rozumem. To dzieje się jedynie za pomocą miłości, tylko z wnętrza twojego serca. Tylko ten, kto jest pełen miłości, jest najwyższym ze wszystkich. Jeśli nie ofiarujesz mi czegoś z oddaniem, nie zwrócę na to uwagi. W tym wszystkim chodzi o miłość. Życie duchowe to miłość. Istniejecie dla miłości.
Your heart is above love. Wasze serca biją dla miłości. Universal love means respecting everybody. Powszechna miłość oznacza szanowanie każdego. Niestety umysł i żołądek nie potrafią stworzyć takich wzniosłych uczuć. Neurony w mózgu są bardzo ułomne. To not say that the neurons in the brain disconnected from the heart, they become the fountainhead of the creation of misery. Nie mówiąc już o tym, że neurony mózgowe odłączone od serca stają się źródłem niedoli. Deprived of the essence, they just fabricate the maximum stupidities and illusions. Pozbawione swojej istoty wytwarzają maksimum głupot i złudzeń. Like making other human beings slaves, torturing them, having gladiators and what not. W rodzaju zniewalania innych istot ludzkich, torturowania ich, posiadania gladiatorów i Bóg wie czego jeszcze. Są to na przykład walki psów, kogutów, byków. A nawet wyścigi konne. There's this guy sitting on top of this horse and beating the horse. Na koniu siedzi facet i bije zwierzę tak długo, until the horse runs like mad. Dopóki nie zacznie on biec jak oszalały. Wiele koni wyścigowych umiera. Especially when they have to jump also. Zwłaszcza wtedy, gdy muszą jeszcze skakać. Oh, if the horse hurts the leg, go straight to the slaughterhouse. A jeśli koń zrani się w nogę, trafia prosto do rzeźni. A ludzie robią zakłady na tym. Oh yeah, I put my 50 lewa on the black horse. Obstawię 50 lewów na czarnego konia. And then you're looking, beat it. A następnie obserwuje go i krzyczy, bij go, bij go, bij go. Ta głupota nie jest wytworem serca. Przykro mi. Produkują ją chore neurony mózgowe. I na nieszczęście cały nasz system edukacji, w tym uniwersytety i kuratoria, ćwiczą po prostu te chore neurony. Nie wiedzą, że życie jest święte. Nie wiedzą nic o powszechnej miłości. Nie wiedzą, że istnieje dusza. Nie mówiąc już o nadduszy. Nie mówiąc już o miłości. Dla nich miłość oznacza żądzę. The manifestation of this life to what your brain can understand. Kiedy chcesz zracjonalizować, bądź zredukować przejaw tego życia do tego, co może zrozumieć twój mózg, you only produce perverted philosophy. Będziesz stwarzać jedynie wypaczone filozofie. Philosophies without responsibility. Pozbawione odpowiedzialności. Filozofie nie uznające magii, która kryje się za życiem. And philosophies which produce a bunch of depressed people. Oraz filozofie stwarzające grupę przygnębionych ludzi. Na grupę od chorych, którzy są depresyjni. This is what our educational system is doing to us. To właśnie wyrządza nam obecny system szkolnictwa. It's just here. To jest właśnie tutaj. There is not even
emotional intelligence involved. Nie ma w nim nawet inteligencji emocjonalnej. Our schools do not even teach about emotions. Nasze szkoły nie uczą nawet o emocjach. Nie uczą nic o emocjach. In the spiritual science of India, one of the first things you have to study to know how to relate to anybody is about emotions. W duchowej nauce Indii jedną z pierwszych rzeczy, jakie musisz przestudiować po to, by móc się odnosić do każdego, są emocje. Inteligencja emocjonalna znacznie przewyższa ilość inteligencji. Like one of those crazy professors who are all day in the laboratory. Weźmy za przykład szalonych profesorów, którzy spędzają cały dzień w laboratorium. And they're writing paper for the big science journals. Piszą artykuły do znanych czasopism naukowych. And when they get home, a kiedy jednak wracają do domu, nie potrafią nawet rozmawiać ze swoimi dziećmi albo krzyczą na żony. Są tacy szaleni naukowcy. Nie mają w ogóle żadnej inteligencji emocjonalnej. Jedynie jakiś szalony geniusz lub coś innego. Więc inteligencja emocjonalna jest zatem ważniejsza od ilorazu inteligencji. Do not treat the people lovingly in your surrounding and have nice relationships. Jeśli nie traktujesz ludzi z twojego otoczenia z miłością i nie masz udanych relacji, cała twoja wiedza zdaje się na nic. It's like the learning of the love of a meat eater. Spójrzmy na przykład na uczoność czy miłość osoby jedzącej mięso. Says I love you, my little dog. O, kocham cię, mój mały piesku. Jesteś taki milutki. Now I will eat this little cow. Ale teraz zjem tą małą krówkę. What do you think? Co myślisz? Is the relationship of love when you want to eat somebody? Czy kiedy chcesz kogoś zjeść, jest w tym obecna relacja miłości? Therefore, in the spoon revolution, we have one saying, I do not eat my friends. Dlatego w rewolucji łyżki mamy hasło, nie jadam moich przyjaciół. So, but then there's one more very important consideration. Istnieje również jeszcze jeden ważny wzgląd. Nazywa się inteligencją duchową. Jest to inteligencja oparta na połączeniu transcendentnym. Pozwala sięgnąć myślą przed narodziny i poza śmierć. Any philosophy which cannot give a positive explanation about death. Każda filozofia, która nie potrafi dać pozytywnego wyjaśnienia śmierci, to filozofia w stanie bankructwa. Completely wasted. Zupełnie daremna. Because, you know, our heart is in such great need for love. Ponieważ nasze serce ma ogromną potrzebę miłości. Śmierć nie może powstrzymać prawdziwej miłości. Dlatego właśnie nasze serca tęsknią za boską miłością. Bhagavad Gita jest zaś na to odpowiedzią, gdyż oznajmia jasno, iż śmierć nie istnieje. Umrą tylko ciała, ale nie twoja dusza, nie twoja świadomość. Teraz jest czas, by nauczyć się kochać tą część siebie,
która będzie istnieć zawsze. I dowiedzieć się, że ona nie istnieje niezależnie. Kochasz swoich rodziców. O, mamo, tato, jesteście tacy fajni. Ale twój ojciec i matka nie są rodzicami twojej duszy. Nie powołali cię do istnienia, lecz jedynie zapakowali do tego ciała. To jest wszystko, co zrobili. To ostatnie opakowanie, dziękuję, mamo. Ale kto stworzył twoje jestestwo, twoją indywidualność? Wieczna matka i ojciec. Вечна индивидуалност, това е вечна духовната ти майка душа. It is to him that you should give your heart. И то ему повинеш отдать сердце. That is called spiritual intelligence. To nazywa się duchową inteligencją. I taka duchowa inteligencja, taka zdumiewająca inteligencja, nie zostanie ci dana, jeśli o niej marzysz. Ona pochodzi z elektrowni. It comes from the super soul. Pochodzi od nadduszy znajdującej się w tobie. Even that you cannot produce yourself. Nie możesz jej stworzyć sam. We all see the same phenomena. Wszyscy widzimy te same zjawiska. But do we see the same thing? Ale czy widzimy tą samą rzecz? Obviously not. Z pewnością nie. Because some after this class will run away. Ponieważ po wykładzie część z was stąd ucieknie. Może nawet zapali i się napije. A inni powiedzą, on mówi prawdę. Od teraz będę starał się kochać Boga i Mu służyć. Nie będę robić niczego, co się jemu nie podoba. To wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Duchową inteligencję. Nie otrzymasz jej w szkole. Przykro mi, stary. Inteligencję emocjonalną. Nie otrzymasz jej w szkole, na uniwersytecie, ani na politechnice. Nie zdobędziesz jej także wstępując do policji, pracując w głównym szpitalu miejskim, czy zostając członkiem Rady Miasta. Znajdujemy się w systemie, który odrzuca fakt istnienia transcendentnej miłości. And love is all it matters. A przecież miłość jest najważniejsza. Life without love is like a bank account without money. Życie bez niej jest niczym konto bankowe bez pieniędzy, bezużyteczne. Useless. Bezużyteczne. Or a car without wheels. Albo jak samochód bez kół. So our Bhagavad Gita instruction today. Zatem dzisiejsze pouczenie z Bhagavad Gity. It's about the importance of your heart. Dotyczy znaczenia twojego serca. To show you. Pokazuje ci. That you
highest value imaginable. Pokazuje ci, że masz najwyższą wartość, jaką można sobie wyobrazić. Nie mogą się z nią równać nawet miliardy dolarów. Co by było, gdybyś znalazł płatnego mordercę i kazał mu kogoś zabić? To nie jest w sumie takie kosztowne. Cena zależy od kraju. W Kolumbii możesz to zlecić za 10 dolarów. W Bułgarii pewnie jest troszkę drożej. W Brukseli? A w Brukseli? Myślę, że przynajmniej 3000 dolarów. Mimo iż zlecenie dokonania zabójstwa jest takie tanie, twoje życie jest nadal cenniejsze od góry diamentów. Dlatego, że jeśli mam cię zabić, powiem ci, daj mi górę diamentów, to cię oszczędzę. Dalibyście mi górę diamentów? Zastanówcie się nad tym. To znaczy, że nigdy nie spotkaliście zabójcy. W chwili, gdy waży się życie i śmierć, wszystko, co materialne, jest nieistotne. Ale nikt tego nie zaakceptuje. No, porozmawiamy lepiej o moim diamencie. Możesz sobie schować swój diament. My car is irrelevant, my diamonds are irrelevant, my education is irrelevant. This guy's taking everything away I have, which is valuable. Mój samochód, moje diamenty, moje wykształcenie są nieważne, ponieważ ten facet zabierze mi wszystko, co jest dla mnie cenne. But you should not complain. Ale nie powinieneś jednak narzekać. I'm saying that you yourself, your own consciousness is worth more than the whole world together. Mówię, że ty sam, twoja świadomość jest warta więcej niż cały świat razem wzięty. Ale musisz poświęcić jej uwagę. Jeśli nie będziesz tego robić, jeśli będziesz iść z powszechnym nurtem życia, staniesz się telewidzem, bezmózgowym piwoszem, przykro mi, ale nie zrozumiesz tych rzeczy. Po prostu staniesz się kimś, kto zasadniczo znajduje się na poziomie życia zwierzęcia. Zwierzęta także mają problemy. To tak jak gdy ktoś się upija i idzie do baru. I barman się pyta, dlaczego wyglądasz tak smutno? O, straciłem firmę. O, biedaku, jedna szkocka z lodem dla ciebie. A potem mówi, wciąż wyglądasz smutno. O, zostawiła mnie dziewczyna. To masz na to wytrawne martini. Wylewa z siebie cały smutek. Nobody goes to a bar says, I can't love God, give me a beer. Nikt nie idzie do baru i mówi, nie potrafię kochać Boga, więc daj mi piwa. We go with
with our stupid material sadness for our complain about material things. Idziemy tam z naszym głupim materialnym smutkiem, narzekając na nasze materialne problemy. I sam się opłakujemy za materialne te rzeczy. And when he drank enough, i kiedy się napił, kiedy już ktoś dość się napije, powinniście go zobaczyć. Now he got some happiness. No, on teraz poczuł odrobinę szczęścia. But when he starts singing, but tomorrow, zaczyna śpiewać, lecz jutro wraca do swojej rzeczywistości. Szybko, szybko dajcie mi następny drink. How long does he do that? Jak długo to robi? Until he walks like this. Dopóki nie będzie chodził w ten sposób. And then he sits in the car. A potem wsiada do samochodu i zabija kogoś na ulicy. Well, that's, we shouldn't talk about, no? Okay, ale nie powinniśmy tego o tym mówić. He falls down in the street. He lies na ulicy, leży na niej. Respectable gentleman, PhD. Szanowany gentleman, doktor uniwersytetu. Lies in the street. Leży na bruku. Same problems as the dog and the monkeys. Te same problemy co u psów i małp. Sometimes the monkeys are very depressed. Małpy są czasem bardzo przygnębione. Przychodzi duży samiec i zabiera wszystkie samice. W Indiach widzę te małpy codziennie. Niekiedy krwawią, mają wielkie bijatyki. Bywa, że jedno odgryza drugiej ogon. A samce toczą ciężkie boje o swoje przyjaciółki. Widać zatem także smutne małpy. Nigdy jednak nie są na tyle przygnębione, że zapominają o jedzeniu. Bo wiecie, gdy już ktoś nie chce jeść, jego stan jest bardzo poważny. Ja kiedyś, mieszkając w Miami, opiekowałem się pacjentem chorym na Alzheimera. Choć nie potrafił rozpoznać własnej córki, w przypadku jedzenia robił się całkowicie, robił się niezwykle podekscytowany. Zatem życie zaczyna się od jedzenia i na nim kończy. Dlatego zanim ktoś zostanie uśmiercony w szpitalu, przepraszam, to była freudowska pomyłka. Chciałem powiedzieć, zanim zabiją kogoś w więzieniu, tam gdzie mają karę śmierci, pytają go, co chciałbyś zjeść na ostatni posiłek. This is not a place of spiritual enlightenment unless you go to the heart. Więzienie nie jest miejscem duchowego oświecenia, chyba że pozwoli ci wejrzeć w serce. This is what life is all about. Go to your heart. O to właśnie chodzi w życiu, dotrzeć do własnego serca. W sercu modlisz się, w sercu płaczesz, w sercu kochasz, tam też roztrząsasz rozpaczliwe pragnienia. This is my heartfelt wish. Dlatego mówimy, moje życzenie płynie z głębi serca. It's not my brain, a nie, że
że moje życzenie płynie prosto z mózgu. Nie jest ono sentymentalne. Płynie z głębi serca. I w głębi serca przyjmuję, że nigdy tak naprawdę nikogo nie kochałem. Dopóki nie zrozumiałem, że Pan obecny jest w sercu każdego. Każdy jest święty. Dzisiaj widziałem bardzo zabawnego psa. Był taki brzydki, ale wszyscy go uwielbiali. Kiedy nie zwracano na niego uwagi, zaczynał z pozoru agresywnie szczekać, jak gdyby był rozgłoszczony. Ale jednak skoro tylko ktoś położył mu dłoń na głowie, pies doświadczał pełni ekstazy. Nieważne było, kto to robił. Pies po prostu szczekał, domagając się miłosnej uwagi. I to skutecznie. Nawet psy potrzebują miłości. A co jest z wami? A jak jest z wami? Co robicie, by zdobyć miłość? Co robicie, by dawać miłość innym? Tak jak w tym świecie, ludzie nie wiedzą, kogo obdarzać miłością. Starają się znaleźć jakieś wymówki, ale tak naprawdę nie wiedzą. Nie wierzą też, że mogliby znaleźć miłość. Nie wierzą zbytnio w dawanie czegokolwiek komukolwiek. Dlatego, że nie uczysz się w szkole, iż powinieneś coś komuś dać. Nawet gdy ludzie szukają kandydata czy kandydatki na współmałżonka, bardziej pochłonięci są braniem niż dawaniem. Ile muszę dać, by tyle, a tyle dostać? Cała sprawa wygląda interesownie. Merkantylnie. Ale nie jest tak, gdy myślisz o Bogu obecnym w sercu drugiej osoby. Dlatego w duchowym małżeństwie musisz wziąć ślub z Panem w centrum. Ono musi wyglądać w ten sposób. Jak prawdziwie duchowe spotkanie. Czego sobie obiecują podczas ślubu? Nigdy cię nie opuszczę. Ani na dobre, ani na złe. Czy nawet wtedy, gdy nie ma co jeść? Czy nadal mam być z tobą? Dopóki nas śmierć nie rozdzieli. Tego nas uczono. Że miłość powinna trwać aż do śmierci. Oraz tolerowanie jakichkolwiek przeciwności. Świętujemy potem zawarcie małżeństwa. They think this is so auspicious that they can participate.
Przychodzą nawet zakonnicy, którzy uważają, że jest to tak pomyślna okoliczność, że mogą wziąć w niej udział. Czy to jest piękne, czy mogą uczestniczyć w przysłowie? Czy trzeba przysłowić na ceremonię? Because that's what love is all about. It's very glorious. Gdyż o to właśnie chodzi w miłości, jest ona niezwykle chwalebna. And life without love is not glorious. Nie jest takie życie bez miłości. When you have a life full of love, you can never have time for being depressed. Wiedząc życie pełne miłości, możesz nigdy nie mieć czasu na przygnębienie. To ostatnie bierze się dokładnie z niewiedzy o tym, kogo kochać. Jesteśmy zdezorientowani w tym temacie. Mistrz duchowy upełnomacnia nas do tego, abyśmy kochali wszystkich tak mocno, że możemy wyjść na ulicę i mówić każdemu: dzień dobry, jak się ma? Bardzo miło Cię widzieć. A co, czy spotkaliśmy się wcześniej? Nie. Nie, ale spotykamy się teraz. I jesteś moim bratem. Co masz na myśli, mówiąc, że jestem twoim bratem? Oczywiście, że nim jesteś. I jesteś synem Matki Ziemi? Tak. Ja też. Bracie. Ten człowiek na to, co to jest, czego on chce. Powiem ci, czego od ciebie chcę. Pragnę ci dać moją miłość. Zaś najwspanialszą i najcenniejszą rzeczą, jaką mam, jest Bhagavad Gita. Dlatego przyniosę ją dla ciebie. To jest obrazek z Radą i Kryszną. Umieć go na ołtarzu. Możesz też nauczyć się, jak ofiarować im swoje pożywienie. Odtąd twoje życie nie będzie już nigdy takie samo. Na odwrocie jest mój adres. Co niedziela czekam na ciebie, tak abym mógł wyjaśnić ci więcej, gdy pewnego dnia przyjdziesz, przeczytawszy tę książkę. Kocham cię, bracie. Możesz również, jeśli chcesz, dać niewielki datek na utrzymanie naszej świątyni, abym mógł kontynuować służbę przekazywania tej książki moim innym braciom. O to właśnie poprosił mnie mój mistrz duchowy. Chodź po okolicy, spotykaj każdego. Mów mu o Krysznie i zachęcaj do rozwinięcia wyższego zrozumienia. Tak naprawdę nie potrafię wam powiedzieć, ilu dzięki temu wspaniałych ludzi spotkałem w moim życiu. Gdybym powiedział setki, byłbym jawnym kłamcą. Bardziej stosowne byłoby powiedzieć tysiące. Ale gdybym powiedział, byłoby właściwe. A gdybym powiedział miliony, byłoby to przesada. Nie przesadzam jednak, gdy mówię, że kocham miliony ludzi dzięki łasce mojego guru. Kocham każdego. Dzięki niemu. Zanim usłyszałem o Śrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita i Paramatmie, nie wiedziałem nawet, czym jest miłość. Myślałem tak samo jak wszyscy. Zakochujesz się? I potem, jeśli masz szczęście, uprawiasz seks. A potem stwierdzasz, tak, to było urocze.
Ale jak urocze, jak niskie, to już osobna kwestia. Tak naprawdę chcemy otrzymać łaskę Śrily Prabhupady, abyśmy za sprawą duchowej inteligencji i z pomocą serca mogli uczynić nasze życie prawdziwym, miłosnym doznaniem. Like Mahatma Gandhi said, tak jak stwierdził Mahatma Gandhi, be the love you want to see. Bądź miłością, którą chcesz widzieć. Właściwie to powiedział, bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć. Ja to jednak zmieniłem, bądź miłością, którą chcesz widzieć. Mówię wam, że to najlepsza inwestycja. Better than the euro and the dollar and the yen and the ruble combined. Lepsza niż euro, dolary, jeny i ruble razem wzięte. This is the real good investment of your life. To jest prawdziwa dobra inwestycja waszego życia.